Przepraszam panu bardzo. O, figurka to figurka. No, niech jest pan poprawi. Pierwsza, nie wszystkie, duży starosta. To są, starosta i na przykład któryś z wicestarosty. A w drugą taczkę? To starostę teraz. Tak. Uwaga na portfele. Puszczam. Ładnie. Kamińskiego. Szanowni Państwo, żałuję, że jest tak mało ludzi, pracowników szpitala, ale to wszystko przez to, że w szpitalu panuje, strach, zastraszenie i terror. Proszę Państwa, pan dyrektor zafundował pracownikom zwolnienia grupowe, które mają dotyczyć około 140 osób, z tego 60 pielęgniarek i położnych. Szanowni Państwo, wyobraźcie sobie, jak będą wyglądały oddziały przy tak drastycznie zmniejszonej ilości personelu medycznego. W związku z tym, że w przyszłym miesiącu planowana jest sesja monotematyczna odnośnie przewozu, Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego prosi o odrzucenie tego wniosku o wprowadzenie. Jeśli pani przewodniczący, państwu zebranym tutaj wydaje się, że ludzie zebrani dzisiaj na sali są do zmęczenia, chciałbym powiedzieć, że nie są do zmęczenia. I oczywiście zmiana porządku proponowana przeze mnie nie wyklucza zorganizowania dodatkowej sesji dotyczącej STZOZ-u, bo STZOZ-owi i pracownikom pracującym w STZOZ-ie dla mieszkańców tego miasta i powiatu to się po prostu należy. Szanowni Państwo, to pan dyrektor decyduje o przekształceniu. Dyrektor prowadzi program naprawczy, a nie zawód. Dziękuję bardzo. Bo na razie to mam wrażenie, że lewitujemy. Radni podnoszą ręce, bo tak to wypada. To jest pana wrażenie. Tak. A wie pan jakie są fakty? Fakty są tego rodzaju, że jest strata 3,5 miliona za rok 2015, tak? Ma pan na to pieniądze? Istnieje problem najbliższej przyszłości. Kończą nam się umowy kredytowe. Jesteśmy dzisiaj niewiarygodni, aby pozyskać kredyty, abyśmy mieli pieniądze na trwanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego punktu?
się muszę wprowadzić. Kto z Państwa radnych jest przeciwny wprowadzeniu tego punktu? 8, 9, 10, 11, 13. Stwierdzam zatem, że poprawka do porządku obrad została odrzucona. Brawo! Możliwość poinformowania w każdym momencie spraw, które się dzieją, uważam, jest.